Ach, w końcu. 40-lecie. Kolejny w tym roku. Wojna w Azbeaz. Nawet nie mogę wymówić. 14 tysięcy ofiar. Ostatnia wojna, o której przeczytałem, miała na pewno więcej ofiar. Nie pamiętam ile, ale na pewno więcej. Poza tym nic ciekawego, jakieś polityczne sprawy. Jezus Maria, znowu o tej cizi, która gada o tym, jak ma piękne życie. To coś ciekawego. Psychopatyczny morderca wymordował 4-osobową rodzinę. Zamaskowany wtargnął do mieszkania i brutalnie zamordował męża. Uznany za niepoczytalnego, spędzi do końca życia... Co? W szpitalu psychiatrycznym? Co z tą karą śmierci? Nie. Jakiś większy opis. Ciekawe. Dobra, no. Zobaczmy. Zobaczmy co dalej. Nie, nie chcę robić tego kochanego. No i świetnie, będziemy teraz to powiedzieć. O, to co? Jakiś chaotyczny opis w ogóle. Co? Tylko wspominka na koncie. I co? No, jakieś szczegóły, cokolwiek. Nie wiem. Czas to po prostu gwałt i w środku dnia. Po co mi taka informacja? Tu znowu ekran. Jezus Maria, kolejna jakaś cizia, której nie znam. Jakiś facet milioner, też go nie znam, też gada o jakimś swoim wspaniałym życiu. Tutaj też. Tutaj też jakieś skupy, diety, po co? Po co mi to? Zsysz na tym biurku. Ale nie, jeszcze, no, pierdał. Dobra, na tym szczytem. Jakieś notatki, jakaś praca tutaj. A to co? Nie wiedziałem, skąd to się w ogóle wzięło. Ładne wydanie. W antykwariacie dostałbym może parę złotych za nie. A to więcej. Co on tu robi? Kubek. Niegdyś mój ulubiony poeta. Ładno, ładne to wydanie też. A to Tristan. Jedna z niewielu lektur, która rzeczywiście mi się w szkole podobała. Wesele. A to najbardziej znienawidzona. Taki przypadek. Skąd ja ją mam? Ciekawe co by było, gdyby na to wziąć. Literatura może jakaś. Dobra, nie zapalić. Pozwól, poczytam dalej.
cholera mi to wszystko. Po co mi jakieś morderstwa, gwałty, jakieś cizie gadające o swoich dietach. Co z moimi jakimiś ambicjami, jakimiś marzeniami. Obiecałem sobie, że trudno mi przy literaturę będę się rozwijał. A skończyłem po prostu jak ostatni pieprzony durek.